Czy wiecie, że ten tytuł jest nie tylko i wyłącznie na pokaz, ponieważ harfa faktycznie ma 47 strun, a popularność tego instrumentu zawdzięczamy Marii Antoninie, która była bardzo zdolną harfistką. Komiks, który mam dzisiaj dla was, zdecydowanie nie opowiada o Marii Antoninie, a o Ambrose, pewnym zdolnym harfiście, który na swojej drodze spotyka bardzo słynną śpiewaczkę operową, która oferuje mu zdecydowanie bardzo przedziwny układ, który jest dla naszego głównego bohatera bardzo korzystny. Bowiem jeżeli wykona 47 zadań, które wymyśliła dla niego Francesca, otrzyma swoją wymarzoną harfę. Tym oto bardzo szybkim wprowadzeniem zaprosiłam was do świata komiksu 47 strun. Jednak ten układ to nie jest tylko i wyłącznie jeden wątek, który pojawia się w tym konkretnym komiksie. Zaczyna się on bowiem zupełnie inaczej i od nieco innej intrygi, o której Ambrose na samym początku nie ma pojęcia, jednak w pewnym momencie będzie musiał się dowiedzieć i zdecydowanie będzie zdziwiony. Jedną z głównych bohaterek tego komiksu jest pewna zmiennokształtna istota, która w sumie to nie mamy pojęcia, jak długo żyje, czym tak naprawdę jest. Jednak wiemy jedno, zakochuje się bez pamięci w Ambrose. Tyle, że nasz główny bohater absolutnie nie ma o tym pojęcia, że stał się właśnie obiektem obsesji, pewnej zmiennokształtnej, która przybierze każdą postać, podszyje się pod absolutnie każdą osobę, żeby zdobyć jego miłość. W tym samym czasie Ambrose ma zupełnie inne problemy na głowie, takie jak na przykład dostać się do wymarzonej orkiestry. I ten intrygujący punkt wyjścia jest na samym początku bardzo ciekawy. Zaczynamy czytać ten komiks i w sumie przepadamy w nim bez pamięci, ponieważ po prostu chcemy wiedzieć, o co chodzi zmiennokształtnej i dlaczego akurat ten konkretny mężczyzna wzbudził w niej taką fascynację. Czasem w komiksie dochodzi kwestia tego niezwykłego układu pomiędzy śpiewaczką operową a naszym harfistą i wiele, wiele innych wątków, które w tym przypadku są niezwykle intrygujące, pomimo tego, że z reguły są wątkami, które, muszę przyznać, nieco mnie irytują. Mówię w tym momencie o wątkach tożsamości płciowej. I chociaż wiem, że jest to temat obecnie niezwykle popularny i praktycznie wszechobecny, to niestety ze smutkiem stwierdzam, że w bardzo wielu przypadkach, wielu historiach, wielu komiksach, wielu filmach jest to temat, który jest potraktowany albo bardzo pobieżnie, albo bardzo niedojrzały sposób, albo wręcz odwrotnie, próbuje się wcisnąć na siłę informacje widzą, że osoby LGBT stanowią większość naszego społeczeństwa. Oczywiście nie mam w tym momencie na myśli dyskredytowania takich osób, jednak uważam, że przekazywanie fałszywych informacji jest po prostu złe. I dodatkowo, jak wspomniałam często, niestety te wątki są po prostu mało interesujące. Jednak w tym konkretnym przypadku 47 strun uważam, że akurat te elementy zostały wprowadzone bardzo, bardzo umiejętnie. Możliwe, że przede wszystkim i dlatego, że mamy tutaj do czynienia z postacią zmiennokształtną, czyli osobą, która tak naprawdę faktycznie może nie posiadać płci, może być istotą nadprzyrodzoną, która tak naprawdę na dłuższą metę nie będzie mieć przypisanej żadnej płci, bo na przykład nie chce mieć przypisanej, albo na przykład nie może mieć przypisanej, dlatego akurat tutaj te wątki bardzo dobrze wybrzmiewają. Jednak nie tylko i wyłącznie w przypadku tej postaci te wątki bardzo dobrze wybrzmiewają, jest też wielu innych bohaterów, którzy przedstawiają różne grupy społeczne, różne podejścia, a także właśnie różne spojrzenie na seksualność. I według mnie to zostało bardzo dobrze umieszczone, ponieważ zostało to umieszczone w środowisku artystycznym. I mówcie co chcecie, ale taka jest prawda, że w środowisku artystycznym prawdopodobnie znajdziecie najwięcej takich osób. Sama z takiego środowiska pochodzę i powiem wam, że faktycznie osoby, które często zastanawiają się nad swoją płciowością, bardzo często przebywają właśnie w takich środowiskach. Podejrzewam, że głównie i przede wszystkim dlatego, że wśród artystów znajdziecie bardzo dużą tolerancję na wszelkiego rodzaju naprawdę ciekawych, interesujących, czasami nawet wręcz dziwnych ludzi, którzy są odmienni od reszty społeczeństwa. Dlatego też mnie osobiście ten komiks bardzo dobrze się czytało, bo nie dość, że miał w sobie bardzo intrygującą historię, to dodatkowo odnosił się wprawdzie do świata muzycznego, do świata ludzi, którzy grają oczywiście na instrumentach, nie malują tak jak ja akurat na studiach, ale dla mnie osobiście przeczytanie tego komiksu było troszeczkę jak odwiedzenie tej ulubionej galerii, w której dawno nie byłam, ale po prostu wiem, że będę się tam dobrze czuć. Jedyne, co na samym początku mi za bardzo nie odpowiadało w tym komiksie, to postać Ambrose'a.
On jest taki bardzo sztywny, bardzo pozbawiony emocji przez większość komiksu. Jednak z czasem zaczynamy dowiadywać się, dlaczego tak jest, i to wszystko po prostu wchodzi na właściwe miejsce. I w tym momencie, kiedy tajemnica zostaje ujawniona, odpuszczamy mu i zaczynamy rozumieć naszego głównego bohatera. Dlatego pomimo tej początkowej niechęci do Ambrose'a, z czasem po prostu go zrozumiałam i polubiłam. 47 stron to trzeci z kolei komiks, który na naszym polskim rynku wydaje wydawnictwo Nonstop Comics, i wcześniej miałam okazję recenzować Dni, których nie znamy. Wprawdzie nie miałam okazji czytać Pacjenta, ale muszę powiedzieć wam z ręką na sercu, że z tych dwóch, które czytałam, to zdecydowanie 47 stron bardziej mi się podobało. Nawet jeżeli to komiks Dni, których nie znamy, otrzymał nagrodę Glenat, a nie 47 stron. Jednak 47 stron jeszcze ma najprawdopodobniej okazję otrzymać nagrodę ze względu na to, że jest to zaledwie tom pierwszy. Oryginalnie ten komiks został wydany w 2021 roku, jest to część pierwsza historii i przed nami jest druga część, która niestety nie wiadomo kiedy się ukaże. Wprawdzie twórca zapowiedział drugą część 47 stron na 2023 rok, ale dobrze wiemy, że jest już 2024, a komiksu dalej nie ma. Jednak myślę, że warto twórcy dać czas na dokończenie opowieści, na zakończenie jej we właściwy sposób i nawet jeżeli miałoby to troszeczkę potrwać dłużej, to uważam, że warto czekać. Zatem dla kogo jest ten komiks? Zdecydowanie dla dojrzałego, wyrobionego czytelnika, który poszukuje ciekawych, intrygujących historii, które kręcą się często wokół tematu tożsamości płciowej i to tematu podjętego w bardzo interesujący sposób. Podkreślę tutaj jeszcze raz, zdecydowanie jest to komiks dla dojrzałego czytelnika i pomimo tego, że nie ma wprawdzie na tym komiksie żadnego oznaczenia, ograniczenia wiekowego, to niektóre sceny zakwalifikowałabym do tych takich bardzo intrygujących. Jeżeli ktoś z was kiedyś widział taki film, w tym momencie już w sumie stary film, Oczy szeroko zamknięte, to mamy tutaj bardzo, bardzo podobny klimat miejscami. A na samo zakończenie super krótki przegląd wydania od Nonstop Comics, który w tym przypadku nie ma nic. Niestety nie znajdziecie tutaj żadnych jakichś ekstra dodatków, żadnej galerii, ale sam komiks według mnie został wydany bardzo, bardzo ładnie, co mi się podoba, dlatego podkreślam to. Zatem moją opinię na temat tego komiksu już znacie, natomiast teraz najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat tego komiksu? Czy mieliście okazję przeczytać 47 stron? Czy czekacie, aż wyjdzie tom drugi i wtedy będziecie czytać całość? Czy kompletnie was nie zainteresowała ta historia i raczej sobie pominiecie ten komiks w dołączaniu jej do swojej biblioteczki? Komentarze są wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, a jeżeli tak, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego materiału komiksowego. I pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, przeczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki i pa, pa!